Hej czołem, no to sprawa się rypła, to co miało być ukrywane, to co było ukrywane, no to ujrzało w końcu światło dzienne. Nie ukrywam, że czekałem na to, ponieważ miałem takie informacje z zastrzeżeniem: Piotrek, nie mów tego, poczekaj, niech to wyjdzie od mediów, wtedy i tak sprawa się rypnie, nie? Także to, co się dzieje na granicy, jest ukrywane przed nami. Mało tego, dzisiaj powiem o innych rzeczach, które są ukrywane. Jaka jest prawda o tym wszystkim, bo jest całkiem inaczej niż myślimy, jest gorzej niż myślimy, pewne inne informacje. Odniosę się oczywiście do tego, że 2 miesiące temu żołnierze zostali aresztowani, a dopiero teraz to wynikło. I co w związku z tym? Od razu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żołnierz niedawno został dźgnięty nożem, bo odpowiedź jest chyba jasna. Jak do tego się odnosi prokurator generalny, minister sprawiedliwości, czyli pan Adam Bodnar, człowiek Tuska, który jest odpowiedzialny za prokuraturę, która stawia zarzuty żołnierzom. Jak do tego się odnosi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Świera, o pajacowaniu na granicy, o tym, kto tam pełni służbę, o dobrowolcach, o policjantach, o żołnierzach zawodowych, czy oni tam w ogóle powinni być. Także lecimy po kolei. Informacje są takie, już oficjalne, że na przełomie marca i kwietnia, a tak szczerze mówiąc to bliżej marca, doszło do aresztowania polskich żołnierzy w związku z tym, że bronili granicy. Zarzuty, jakie się im stawia, to przekroczenie uprawnień i zarzut, że mogli narazić na niebezpieczeństwo jakieś tam inne osoby, nie? W związku z tym, że bronili granicy. Fajnie. I mało tego, to nie jest jedyny przypadek, gdzie żołnierze mają postawione zarzuty. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze raz przypominam, 2 miesiące temu ta sprawa była, a teraz dopiero rypła się, bo ujrzała światło dzienne w końcu. I bardzo dobrze. Jak do tego się odnoszą nasi prominentni rządzący? Donaldinho, Tygrysek, nasz majster ukochany. Także pytanie pierwsze. Dlaczego to było ukrywane? Dlaczego to jest ukrywane? Mając wiedzę, że 2 miesiące temu żołnierze reagują na to, co się dzieje, oddają strzały, oni to mówią na to alarmowe, nie? Bez znaczenia, jak nazwiesz, tak nazwiesz, nie? Oddają strzały, nikt nie zostaje ranny, żołnierze mają zarzuty. 2 miesiące później co się dzieje? Żołnierz zostaje ugodzony nożem. Dlaczego zostaje ugodzony nożem? Bo nie chciał mieć zarzutów. Nie chciał mieć prokuratora na garbie, nie chciał tłumaczyć się w sądzie, nie chciał być zawieszony, nie chciał być pozbawiony pensji. I no, żołnierz nie ma zarzutów. Ale ma zdrowie już popsute i walczy o życie. No, co chcesz mieć, żołnierzu? Chcesz, żeby cię 4 sądziło, czy 4 niosło? No takie jest pytanie. Chcesz, żeby cię sądził Tusk, Tygrysek, Bodnar? Czy wolisz skończyć w szpitalu? A Tusk przyjdzie wtedy, Donaldinho przyjdzie. No, żołnierzu, jaki ty... Oj, oddałeś życie za ojczyznę. Na medal ci się należy pośmiertnie. To jest po prostu jakaś kpina. I oczywiście premier przyjeżdża na granicę, mając wiedzę, że żołnierze mają zarzuty. Dalej, żołnierz jest ugodzony nożem. Premier przyjeżdża na granicę i bezczelnie mówi, klepie po pleckach, jesteśmy z wami. Jesteśmy, szanujemy, tak, wiemy, doceniamy waszą tutaj poświęcenie, służbę. Piździ-miździ. I kolejny Tygrysek przychodzi i też, o jak my was klepiemy po pleckach, jak my was doceniamy, jak my was kochamy. Piździ-miździ to jest. Jaka reakcja rządu, odkąd został ugodzony nożem żołnierz, który walczy o życie? Żadna. Mając wiedzę, że 2 miesiące wcześniej żołnierz reaguje i w związku ze swoją reakcją jest sądzony, kolejna sprawa, dobra, to nie robimy, to nie strzelamy, bo jak będziemy strzelać, to żandarmeria w kajdankach mnie wyprowadzi. No to nie strzelamy. Fajnie, zarzutów nie ma, zdrowia też nie ma. Tak można to ocenić. Prokurator oczywiście zawiesił żołnierza w obowiązkach, w czynnościach służbowych.
jest teraz pod nadzorem przełożonego, ten, który strzelał, nie? Ten, który wolał przeżyć i naraził się tym samym na to, że ma zarzuty. Co jest jeszcze ciekawe? Wsparcie dla żołnierza. Jakie jest wsparcie dla żołnierza? Jaka jest ochrona prawna? Ochrona prawna jest taka, że jakby koledzy nie zrzucili się na prawnika, to dalej by siedzieli w areszcie. Tak to wygląda. Tak wygląda ochrona prawna. A pan premier bezczelnie przyjeżdża na granicę. Klepie żołnierzy po pleckach. Mówi, dobrą robotę robicie. Oczywiście w przenośni, nie wiem jaki tam, nie chcę cytować go dokładnie, ale generalnie tak. Klepie żołnierzy po pleckach, jest zadowolony. Murem za polskim mundurem. A kto zapewnia ochronę prawną żołnierzom? Prywatny adwokat, który jest zebrany ze zbiórki żołnierzy. Żołnierze zbierają na adwokata. Gratuluję, panie Tygrysek, Kosiniak-Kamysz. Tak szanujesz polskich żołnierzy? Swoich żołnierzy? Czy to nie są twoi żołnierze? I nie mówcie mi, że nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Minister Obrony Narodowej nie wiedział, bo już takie już są bzdury w mediach, że on nie wiedział. Że on nie wiedział, że oni mają w ogóle zarzuty. Nikt nic nie wie. Premier rządu nie wiedział. Minister Obrony Narodowej nie wiedział. Tylko Bodnar wiedział, tak? Prokurator generalny, który jest oczywiście człowiekiem Tuska. Przecież oni są w jednej klice, jak mogli nie wiedzieć? Kto jest winny temu, że żołnierz został ugodzony? Kto był bezczynny przez tyle miesięcy? Ile rządzicie? I nic nie robicie. I teraz mamy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, człowiek Tuska, Adam Bodnar. Jak sprawa się rypła, to oczywiście na początku morda w kubeł, cicho, cicho. A jak sprawa się rypła, to działamy, tak? 2 miesiące, przypominam. I co pan Bodnar mówi? Na jutro rano zaprosiłem na pilne spotkanie zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowych, prokuratora Tomasza Janeczka. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy, którzy prowadzili interwencję wobec grupy migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową RP. Czyli standardowo, tak jak Tusk przyjeżdża na granicę i pitu, pitu, patu, patu, kochamy was, fajnie, że służycie, fajnie, że oddajecie życie. Kolejny pitu, pitu, patu, patu i pan Adam Bodnar też przychodzi pitu, pitu, patu, patu, zwołamy konferencję, pogadamy sobie tutaj, bo ja chcę pełną informację, a efektu nie ma. Oczywiście tutaj warto wspomnieć o tym, co mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera. Od razu mówię, że mówi bardzo dobrze, mówi z sensem. Tylko jeden zarzut. Niestety pan Jacek Siewiera też jest człowiekiem Tuska. I oni nie wiedzą, co mają robić? Przecież Siewiera im mówi, co mają robić. A oni co robią? Nic. Gadają. Konferencja prasowa. Żeby było ładnie, to jeszcze czołgów im nas sprowadzajcie, śmigłowców, żeby ładnie w telewizji była propaganda widoczna. A efektu tego pieprzenia nie ma. Efekt jest taki, że żołnierze się boją reagować, bo jak zareagują, to albo dostaną zarzuty, albo nóż w klatę. Dwie opcje. Wybieraj. Chcesz, żeby cię czterech niosło, czy czterech sądziło? Super perspektywa. Wojsko Polskie. Także przytoczmy sobie, co mówi pan Jacek Siewiera, bo to jest ważne i no i mądre, nie? Temat aresztowania żołnierzy. Ze świętym oburzeniem zareagował już niemal każdy, od kibica po męża stanu. Ale gdy od roku już drugi raz wnoszony był krytycznie ważny dla bezpieczeństwa narodowego, a więc nudny i trudny, projekt ustawy pozwalającej żołnierzom wykonywać naszą pracę, to parzył w rączki. No tak, jest projekt ustawy? I co robicie? Ile rządzicie? Tak, zróbcie kolejną komisję rozliczania pisowców. Gratuluję, a żołnierze niech umierają i mają zarzuty. A wy się rozliczajcie, zamiast działać. Wojsko zamiast oburzenia polityków bezwzględnie potrzebuje. Raz, prawa użycia broni etatowej teoretycznie jest, ale nie działa. Dwa, podstawy prawnej operacji wojskowej też przy granicy i poniżej progu wojny. Trzy, systemu dowodzenia bez patologii i niedoróbek dla dobra Rzeczypospolitej. Proszę, aby opinia publiczna nie pozwoliła takim sytuacjom jak poniżej się powtórzyć.
Brawo, panie Jacku! Brawo, panie szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego! Pan to wie! Niech pan powie Tuskowi, wyślijcie mu maila! Dużymi, kurwa, napiszcie takimi literami, co on ma robić. Bo chyba zasnął. Drugi śpiący minister obrony narodowej też zasnął. On ma kartkę napisaną, on pojedzie. No, drodzy żołnierze, kochamy was, damy wam podwyżki, bądźcie tutaj na straży. Jest gotowa recepta? Dajcie wojsku broń, dajcie system dowodzenia bez patologii. O tym powiemy sobie, jakie są patologie. Zaraz do tego dojdziemy. Okej. Krótka reklama, minutowa reklama na jakąś herbatę, kawkę i lecimy dalej. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki którym będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię między innymi, jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl. Tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Podsumujmy sobie pierwszą część. Pierwsza część jest taka, że minister obrony narodowej śpi, premier śpi, prokurator generalny śpi, pan Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ma gotowe rozwiązania, mówi o nich, mówi, że są projekty ustaw. No ale śpimy dalej, śpimy dalej. Przynajmniej jeden ten Jacek Siewiera coś tam mądrego w tym wszystkim powiedział, a nie ola Boga. Lecimy dalej. Jest gorzej na granicy niż myślimy. I wiemy, że żołnierze nie mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, nie mogą używać broni. Mało tego, jeżeli użyją, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, siądzie na nich prokurator, zostaną zawieszeni. Same problemy, nie? I w związku z tym właśnie napisał do mnie jeden z widzów, żołnierzy, którzy służą na granicy. Otóż, panie poruczniku, tak właśnie jest. Żołnierze, którzy interweniują podczas przekroczenia i oddają strzały alarmowe, są narażeni na zarzuty przekroczenia uprawnień. I ja mam taki przypadek. I ja znam taki przypadek. Od razu mówię, że to nie jest jedyny przypadek, że są postawione zarzuty dla żołnierza. Żołnierz z kolegami przeciwstawił się kilkudziesięcioosobowej grupie, która chciała przekroczyć granicę. Padły strzały, aby wystraszyć atakujących. To, że nazywane są one strzałami alarmowymi, to też kpina, bo wcale nie o to chodzi, żeby kogoś alarmować. Po prostu żołnierze strzelają na postrach, a nazywanie tego strzałem alarmowym to jedyny sposób, żeby to można było w miarę spokojnie udokumentować. Czyli chodzi o kwitologię, że nie może być strzałów ostrzegawczych, tylko strzały alarmowe. O, i tu już w kwitach się zgadza, nie? Super, super. Trzeba kombinować, żeby bronić własnej granicy. W efekcie udało się zapanować nad sytuacją. Grupa odstąpiła. Zaznaczam, że nic nikomu się nie stało. Jednak zamiast pochwał i medali, chłopak został aresztowany i wyprowadzony w kajdankach. Ile razy mówiłem o tym, że interwencja żołnierza, która się skończy tym, że skutecznie obroni, odeprze atak nieprzyjaciela, powinna być nagrodzona. Żołnierz powinien wystąpić w telewizji, prezydent, uścisk z dłoni, premier, minister obrony narodowej, medal. Tak macie żołnierze działać. Pokażcie żołnierzom, jak mają działać i że zostaną za to nagrodzeni. I pokażcie przede wszystkim tym, co nacierają, przeciwnikowi, że jeżeli będzie nacierał, to adekwatnie zareagujemy, bo my za to jesteśmy nagradzani. I został wyprowadzony w kajdankach. Dlaczego?
bo oddał strzał w piach, a nie w powietrze. Chciałbym dodać, że strzał, czy to alarmowy, czy ostrzegawczy, według przepisów prawa, należy oddać w kierunku bezpiecznym. Nie ma tam określenia w powietrze, czy do góry. Efekt całej sprawy jest taki, że morale żołnierzy z batalionu sięgnęło dna. Część żołnierzy szybko wyciągnęła wnioski z tej sprawy i po prostu przestali interweniować podczas przekroczeń, bo bali się, że nie tylko mogą zostać ranni, to jeszcze wylądować na koniec w areszcie. Tak, w tej chwili żołnierz ma dwie opcje, jeżeli interweniuje. Albo zostanie ranny, a jeżeli będzie się bronił, to zostanie zarzuty prokuratorskie. Gratuluję, panie majster. Jesteście bezczelni, mówiąc do żołnierzy, występując i cokolwiek komentując. Działajcie, dajcie im narzędzia. A nie jesteście bezczelni. Wiecie o tym, że mają zarzuty. Drugi leży w szpitalu, walczy o życie, a wy bezczelnie dziękujecie za służbę? Dajcie im narzędzia. Bezczelność galopująca to jest po prostu. Ze strony ministra obrony narodowej, lekarza. Idź teraz, panie majster, tam leczyć tego żołnierza. A nie się zajmujesz tym, na czym się nie znasz. Cała sprawa wydarzyła się kilka miesięcy temu, wczesną wiosną. Od tamtej pory cały czas przemoc wzrasta na granicy, a żołnierze są między młotem a kowadłem. A teraz jeszcze jeden został poważnie ranny nożem. Mijają kolejne dni, a jedyne co słyszymy, to zapowiedzi zmian, a w tym czasie żołnierze cały czas mają związane ręce i boją się używać swojego narzędzia pracy, czyli karabinu. To jednak nie wszystko. Jest coś jeszcze. Dobra, teraz coś jeszcze. Ale to jest to, co ja mówię, nie? I wszyscy to widzą i żołnierze to czują. Oni nie chcą kolejnej konferencji, żebyś przyszedł i pitu, pitu, patu, patu, straty, taty, pies garbaty. Nie chcą tego. Chcą mieć narzędzia do pracy. Nie, chcą, żebyście im ręce rozwiązali. Oni mają narzędzia, tylko boją się ich użyć, bo nie mogą. Chodzi o statystyki. Już podaję przykłady. Kiedy nielegalni imigranci rzucają kamieniami w żołnierzy, to melduje się, że rzucają w płot. Czemu? Bo jak zameldujesz, że rzucali w ciebie, to musisz złożyć zeznanie i dostajesz głupie pytania typu: czy byłby pan w stanie rozpoznać atakującego? Taka procedura. To jest kabaret po prostu. To jest kabaret. W efekcie, zamiast odpoczynku między służbami, żołnierz ciągany jest, żeby składać zeznania. Przypominam, że służba na pasku 12 godzin samej służby, plus przywiezienie, odwiezienie, rozwiezienie, rozwiezienie, kurde, i inne bzdury, to jest nawet 15 godzin. I teraz po 15 godzinach masz iść składać zeznania, że jakiś w ciebie rzucał. Jakiś, nie wiem, tu sobie wstawcie ulubiony epitet. Kto rzuca w żołnierzy? Bandyta. Więc żeby mieć święty spokój, melduje się, że rzucali w płot. Znam sytuację sprzed około miesiąca, że żołnierz dostał nożem, ale w kamizelkę i nic się mu nie stało. Ze względu na powyższą procedurę w ogóle tego nie zameldował. Innymi słowy, to co trafia do statystyk jest zafałszowane, a to co trafia do mediów to czubek góry lodowej, bo media skupiają się tylko na poważnych rannych, a tych lekko pomija się. Takie są właśnie efekty przerośniętej biurokracji i braku rozsądku. Żołnierze są narażeni na ataki nożem, a dostali lubawy, zwykłe szmacianki. Halo, panie majster, czas się wykazać. Dlaczego żołnierze sami muszą kupować kamizelki, które ich ochronią? Halo, czas się obudzić, dzień dobry. Trzeba się przestawić z leczenia na atak. Ja wiem, że pan majster jest lekarzem, a tu nie ma czego leczyć. Dobra, kolejny temat, czyli pajacowanie na granicy. I teraz zobaczcie, jacy oni są nieudolni, to mało chyba powiedziane, ale oni w ogóle nie trybią, co się dzieje i do czego jest wojsko, do czego jest policja, do czego jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Bo co się dzieje? Wysyłają na granicę teraz policjantów, tak? Tam jest straż graniczna, która jest od tego, żeby chronić granicy, tak? Wojsko też jest od ochrony granic, ale nie w taki sposób, jaki robią to w tej chwili, czy nie od cieciowania na pasku i stania na posterunku. Niektórzy oczywiście tak, jeżeli jest specjalista wartownik, to tak. Ale co się okazuje, że jeżdżą tam
na granicę artylerzyści, przeciwlotnicy. I to jest to, wszyscy to wiedzą, nie? Tylko nikt tego jeszcze nie powiedział wprost, bo to przychodzi po prostu informacja na brygadę, wysłać x osób na granicę. I później zrotować tych, wysłać kolejnych. I myślicie, że co? Że to są wszyscy wartownicy? Specjalność wartownik? Nie. Czołgiści tam jadą, przeciwlotnicy, artylerzyści, logistycy i pełnią służbę na granicy. Czy teraz działonowy czołgu jest od tego, żeby cieciować na pasku? Czy on jest wartownikiem? No nie. Zamiast się szkolić w jednostce do tego, do czego jest stworzony jego etat, to nie. To jedzie jako wartownik. Czy artylerzysta, specjalista, obsługa moździerza na przykład, zwykły żołnierz z piechoty zmechanizowanej. I on jest od obsługi moździerza. I teraz wydają mu z magazynu karabinek, jedź na granicę. Czy on jest od tego, żeby tam siedzieć na granicy, czy od szkolenia się, żeby użyć tego moździerza w walce, jak już przeciwnik wejdzie do nas? Albo jest taka specjalizacja jak układacz spadochronów. I taki układacz spadochronów jedzie na granicę. Tak. Taki człowiek obsługujący granatnik przeciwpancerny jedzie na granicę. Tylko on nie trzyma tam granatnika na posterunku, tylko karabinek mu wydają przecież. Obsługa karabinu maszynowego też. Kierowca czołgu też. Stoi na pasku. Bo czołgi wydali na Ukrainę, czołgów nie ma, no to teraz ci czołgiści to muszą jechać na granicę, pilnować granicy. Przebranżowiliśmy się. Teraz działonowy Rosomaka pojedzie na granicę, bo Rosomaki oddaliśmy. A zanim dostaniemy nowe, no to będziemy pilnować na granicy, on musi mieć co robić. Po co ma się szkolić? Jak może siedzieć na granicy? Od czego są nasi żołnierze? No to wszystkich jak jeden mąż. Ten, który ma mundur, ten niech jedzie na granicę. Weźcie jeszcze marynarzy. Weźcie, zapakujcie im okręt. Przewieźcie na granicę, postawcie okręt i niech oni z tego okrętu pilnują granicy. I pilotów tam weźcie też. Wylądujcie sobie śmigłowcem, czy tam jakimś innym FM-16. Niech śmigłowiec stoi, a obok niech pilot stoi i patrzy, czy nikt nie przekracza granicy. Wszystkich zrównaliście do jednego poziomu. Wszystkich na posterunek. Tam nie potrzeba wielu żołnierzy. Tam potrzeba rozwiązać im ręce i oni sobie tym poradzą. A wy wszystkich pakujecie. Policjantów, dobrowolsów. Tak? Gratuluję z tymi dobrowolsami. Dobrowolsi szkolenie podstawowe zakończyli i od razu jadą na granicę. To jest to, co znaczy, że wszyscy dobrowolsi, którzy są na granicy, szkolą się w specjalizacji wartownik. Jakoś szczerze w to wątpię. I niby ma się szkolić taki dobrowol w specjalizacji swojej, ale po co? Nie ma czasu, nie ma kiedy, niech jedzie na granicę. No, tak to wygląda. Także jeszcze tutaj jedna informacja od kolegi właśnie z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, jak to wygląda na granicy. Taki fragment maila, który dostałem. Szkolenie dobrowolców wygląda, jakby się miało dwie lewe ręce. Oczywiście nie obrażając nikogo, i wiadomo, służby warte regułki wyryte na pamięć. Oczywiście rozumiem, że chociaż czegoś powinno się wymagać od dobrowolca. No, kolega bardzo dobrze rozumie. No, niektórych rzeczy trzeba się nauczyć na pamięć. Tak już jest w każdej robocie, nie? Większość ludzi, którzy byli na szkoleniu, których spotkałem na szkoleniu, zobaczyłem po kilku miesiącach, ponieważ siedzieli na L4, wiadomo, 100% płatne. No ale sami tego chcieliście. Znaczy, mówię do ministerstwa tutaj. Sami wzięliście ludzi na tych dobrowolnych. Tylko jedyny wymóg ma przejść lekarza. Czy on się nadaje, czy się nie nadaje, bez znaczenia. Zero weryfikacji. A dowódca ma związane ręce, nie może go wyrzucić. Mówi, że nie chcę tego żołnierza, on się nie nadaje kompletnie. Dwie lewe ręce. Ale nie, ma być, bo on jest kandydatem.
Po zrobieniu medycyny pracy i zapoznaniem się z zasadami BHP i tym podobne była zbiórka, wyjazd na granicę, zbieranie tzw. ochotników. Nikt się nie zgłaszał, zbiórka w sensie dobrowolców, zawodowych, wszystkich, nie? Nikt się nie zgłaszał, więc wybierano samych dobrowolców i jednego podoficera. Trafiło na mnie po 2 tygodniach od przyjścia na szkolenie. Nie mając żadnego szkolenia czy strzelania wartowniczego, oczywiście uważam to za cenne doświadczenie, bo spędziłem łącznie na granicy 5 miesięcy z 11 miesięcy. 11 miesięcy kolega miał szkolenie specjalistyczne, 5 miesięcy był na granicy. Ciekawe, czy jego specjalizacją było wartownik, nie? Pierwsze wyjazdy trwały po 7 dni. Później zmieniono lokalizację, gdzie wspieraliśmy jednostkę XXX. Nazw jednostek tradycyjnie nie podaje, nie? I te wyjazdy były na 2 tygodnie. Dopiero po scenach takich jak postrzelenie imigranta, czy bójki 2 żołnierzy na pasku pomiędzy sobą, zaczęły się kontrole na pasku. Tak, była akcja, że jeden z naszych żołnierzy postrzelił imigranta. Nie wiem, jak to się skończyło. Jeżeli macie jakieś informacje, co z tym żołnierzem, który postrzelił imigranta, czy sprawa jest nadal w toku, no to dajcie znać na maila, macie w opisie pod filmem, nie? Wtedy wprowadzono, że na posterunku musi być chociaż jeden zawodowy. Jeździł zastępca, a czasem dowódca zgrupowania i pytał z wiedzy ogólnej całej kartki ROE, tak zwanej karty żołnierza, pytał na pasku w środku nocy, co robimy, gdzie patrolujemy, prawo użycia broni, czy środki przymusu bezpośredniego, czyli kontrolowanie żołnierzy. Trzeba kontrolować żołnierzy. Ja nie... Wiecie, po co to się robi? Po co się tak kontroluje żołnierzy? Bo wojsko jest obsrane. Nawet dowódcy są obsrani, ponieważ jeżeli żołnierz coś zrobi, to dowódca też zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego ten dowódca chodzi, jeździ, sprawdza, kontroluje, żebyś ty miał, wiedział. A jak nie wiedział, to cię zdziałuje, żeby miał podkładkę później, że tak, jeździł, kontrolował, działował, a on i tak się nie nauczył, nie? Tak, takie RWD, czyli ratuj własną dupę. A jeszcze jedna rzecz to jest Rules of Engagement, czyli ROE, tutaj kolega wymienił, nie? Czyli takie zasady zaangażowania, czyli zasady, co podejmiesz, jakie środki podejmiesz na wypadek tego, nie? Co, jeżeli się stanie to, co zrobisz wtedy, nie? Czasami odnosiłem wrażenie, że bardziej trzeba się patrzeć do tyłu niż w stronę koncertyny. Zdarzały się, że szanowny pan major lubił wyskoczyć z krzaków i pisać meldunki. Czułem się jak w jakimś filmie. Nie, no troszkę przesadzacie, nie? Znaczy mówię, oficerowie, pan major niech nie przesadza już, czy pan pułkownik, że wyskakuje z krzaków. No nie róbcie takich rzeczy, że a teraz będę się skradał pod tego wartownika, stoi to tam czołganiem przez pełzaniem, jeb, z krzaków wyskakuje, a dawaj prawo użycia broni. No to jest już śmieszne, naprawdę, nie róbcie takich rzeczy, bo sami się ośmieszacie, a zresztą czy dowódca jednostki, czy to dowódca batalionu, albo zastępca dowódcy batalionu, pan major jest od tego, żeby ganiać i sprawdzać, to naprawdę nie ma młodszych oficerów? No to tak, dla mnie osobiście trochę słabo to wygląda, jak szeregowego kontroluje major albo pułkownik. No to wyślijcie tam chorążego, niech sprawdzi pana szeregowego. Chorąży sierżant w zupełności wystarczy. A pan major nie ma co robić, tylko ganiać i sprawdzać? Naprawdę tam w sztabie nie macie roboty? To zastanówcie się właśnie, jak tutaj jakąś petycję może napisać do ministra, przedstawić sprawę, żeby pan minister... Bo pan minister nie wie, wszyscy go kłamują. Bo wszyscy mówią ministrowi, że słuchaj, tygrysku, jest zajebiście, a będzie jeszcze jedwabiściej. Jest super. I on nie wie, co się dzieje. Być może trzeba go rzeczywiście poinformować o tym, jaka jest prawda. Wtedy obudzi się z tego letargu. Bo teraz przyjdzie znowu, tak jak Błaszczak mówił, że on o niczym nie wiedział. Rakieta wleciała, nikt nie meldował, nikt nie powiedział, oszukali go. I teraz co, tygrysek wyjdzie, oszukali mnie, nikt nie powiedział, że tam żołnierze mają postępowania. Nikt nic nie mówił. Wy jesteście dobrzy w tym. Rączki do góry, nie, to nie ja, to przecież znowu nie dopełnili obowiązków, trzeba generałów ukarać. Panowie generałowie, weźcie, zacznijcie mówić temu majstrowi prawdę. Albo niech Tusk go zmieni, no bo nie wiem, nie wie, o co chodzi.
Po paru wyjazdach zaczynałem kupować sobie sprzęt po prostu, żeby było komfortowo. Była to kamizelka, pas, latarki, kajdanki, gaz w małych buteleczkach czy pałka teleskopowa. Wtedy już zacząłem wyglądać jak żołnierz, chociaż bez komentarza się nie obeszło. Po co ci to, tego nie można? Czyli komentarza kolegów czy tam przełożonych, że po co ci to, tego nie można. I to jest właśnie informacja też do pana, naszego szanownego majstra. Panie majster, te lubawy, co im wydajecie, to jest chłam. Weźcie to, wycofajcie. Sprzedajcie jeden czołg, który tam zamówiliście, albo powiedzcie, że jeden mniej kupujemy, a za ten czołg kupcie żołnierzom kamizelki taktyczne. Pasy, latarki i tak dalej, sprzęt im kupcie. Wyposażcie przede wszystkim żołnierzy, a nie dobrowolców wysyłacie w czapkach blaszkach teraz, na granicę. Później, gdy znajomi zobaczyli, że warto, wszyscy zaopatrzyliśmy się w radia typu, i tutaj jest, pada nazwa producenta, nie podam, ogólnie chodzi o krótkofalówki. Tak, żołnierze sami wyposażają się w krótkofalówki. Panie majster, halo, dzień dobry. Drugi telefon do Korei. Dobra, ty. To bez dwóch czołgów będzie. Bez dwóch czołgów, bo my nie mamy radia na stanie. Bo nasze radia monoskie to działają jedną albo dwie godziny, a później się wyłączają i nie ma kontaktu z żołnierzem. I trzeba rozpalić ognisko i robić ten dym będzie buchał i znaki dymne będą, tak? Tak. Proszę panie majster, jak nie chcesz kupować radia, wprowadź do programu szkolenia te znaki dymne. Nie? Latarek też nie mają, bo jakby mieli latarki, to chociaż morsem by mogli nadawać, nie? A tak nic. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale to nie jest śmieszne. To naprawdę nie jest śmieszne. To, co się dzieje, nie? Żołnierze kupują sobie krótkofalówki. Tak, to jest problem standardowy w naszej armii, że nie ma łączności. Starczało chociaż na zmianę i jeszcze dłużej. No, te nowe radia, nowe krótkofalówki, które sobie kupili, nie? Ponieważ radia, które dostawaliśmy, padały po godzinie lub trzech i nie było z nikim kontaktu, albo wkładało się baterie, gdy coś się działo. To jest dobre. Żołnierzu, tak, tak, gratuluję. To jest podejście polskiej armii. Co, bateria za słaba? Starcza tylko na dwie godziny? No to przecież teraz nie musisz tego używać, to wyciągnij baterię, żeby oszczędzać baterię, a jak zobaczysz, że biegną do ciebie i chcą cię zabić, no to wtedy dopiero podłączysz i nawiążesz kontakt. No przecież to jest logiczne, nie? Ale kogo będziesz, z kim będziesz nawiązywał kontakt? Z drugim gościem, który sobie wyciągnął baterię, żeby oszczędzać baterię, tak? Bo u niego nie ma afery. I ty będziesz próbował nawiązać kontakt, ale kolega oczywiście oszczędza baterię, więc wyjął sobie baterię. Gratuluję! Ręce opadają. Termowizja czy noktowizja była w tragicznym stanie. Popalone plamy na okularze, lornetki na dzień po dwie sztuki na całą zmianę. Czasem się zdarzało, że wysyłali w stalowym hełmie. Tak, brakowało jeszcze mieczy i tarcz. Tak, ja myślę, że to powinien być nieodzowny element w momencie, kiedy wydajemy żołnierzowi czapkę, blaszkę. Dodatkowo jeszcze obowiązkowo powinien być wydawany miecz i tarcza. Tak można to podsumować. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Dajcie komentarz taktyczny. Jeszcze raz. Kpina i kpią sobie sam premier, sam minister i sam minister sprawiedliwości. Kpią sobie z żołnierzy, w ogóle wypowiadając się na ten temat, mając wiedzę, że dwa miesiące wcześniej żołnierze bronili swojego życia i użyli broni, nikogo nie zabijając. I mają postawione zarzuty. Później jest, dwa miesiące później, żołnierz dostaje nożem, walczy o życie, a premier z ministrem klepią żołnierzy po pleckach i mówią, że dziękuję wam za pracę. Jesteście tutaj niezbędni. I tylko pieprzą. Tylko gadają. Nic nie robią. A pan Siewiera mówi, że jest projekt ustawy na stole. Tylko, że jest nudny i trudny. Projekt ustawy pozwalającej żołnierzom wykonywać naszą pracę parzył w rączki. Projekt ustawy parzy w rączki naszych premiera, ministra obrony narodowej. Parzy was w rączki. Fajnie, wsypał was. Dobrze, panie Jacku.
Jestem za. Pięknie, jeszcze raz. Co potrzebują żołnierzy? Prawo użycia broni etatowej, ale nie takie prawo jak teraz użycia broni, tylko zmienione, żeby było lepsze. Podstawy prawnej operacji wojskowej, też przy granicy i poniżej progu wojny. Tak. Podstawa prawna, bo teraz nie ma podstaw prawnych, żeby cokolwiek zrobić. Związane ręce. 3. Systemu dowodzenia bez patologii i niedoróbek. A o tych patologiach ja mówię cały czas. O tych niedoróbkach mówię cały czas, a pan oczywiście Siewiera tylko tak wspomniał. Ale ich wsypał. Mamy projekt ustawy na stole, a wy co robicie? Urządzacie sobie pogadanki na tle żołnierzy. Tak, fajnie, no tutaj mamy w planach, będziemy wspierać. Dupa nie będziecie wspierać, nic nie robicie, pajacujecie, pół roku rządzicie, nic się nie wydarzyło. Dajcie łapę w górę na koniec, udostępnijcie, subskrybujcie, dajcie komentarz taktyczny, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym oczywiście serdecznie dziękuję i na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.